Już mamy wizytę marszałka Sejmu, pana Ryszarda Terleckiego i pana ministra sportu Jacka Osucha, wspólnie z panem senatorem Mariuszem Gromko, no i oczywiście wicewojewodą Tomaszem Madrasem. Oglądaliśmy realizację inwestycji z Polskiego Ładu. To było dla nas główny cel tej wizyty. Omawialiśmy problemy powiatu sokólskiego. Też mówiłem o tych wszystkich sukcesach związanych właśnie z pozyskiwaniem funduszy, o realizacji inwestycji. Ale przede wszystkim mówiłem o tych bolączkach też problemach powiatu, tego co, jakie są potrzeby naszych mieszkańców, jakie są właśnie wyzwania związane z tutaj na naszym terenie. Omówiliśmy też potrzebę inwestycji przy ogólniaku naszym sokólskim, przy zespole szkół rolniczych i tą inwestycję jako priorytetową będziemy chcieli właśnie realizować w kolejnym roku, bo tam chcemy zrobić boisko wielofunkcyjne, takie duże boisko wielofunkcyjne łącznie z szatniami, ale wiele właśnie planów inwestycyjnych też przedstawiłem dla naszych wspaniałych gości. A przyjechaliśmy tutaj z ministrem sportu zobaczyć inwestycje sportowe w powiecie sokólskim, no ale jesteśmy akurat przy przebudowie bardzo ważnej, finansowanej z Polskiego Ładu drogi, która przebiega przez Dąbrowę Białostocką. I patrzymy, jak te inwestycje Polskiego Ładu tutaj trafiają i jak są realizowane. Ale mamy też inne powody, żeby tutaj być, mianowicie jak wojna na Ukrainie wpływa na życie, szczególnie życie gospodarcze powiatów nadgranicznych, tu nad granicą z Białorusią. Więc bardzo jakby dużo rozmaitych tematów w rozmowach, przede wszystkim oczywiście z miejscowymi władzami samorządowymi i administracji państwowej. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy ziemi sokólskiej, drodzy mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej, marzenia się spełniają. Dzisiaj widzimy, że te marzenia naprawdę się spełniają. Widzimy po budowie tego boiska, które w zeszłym roku, jak wizytowałem to miejsce, obiecałem, że będzie i to boisko powstaje. Celem tej wizyty jest także wizytowanie nowych miejsc, w których będą inwestycje sportowe z programu Sportowa Polska z Ministerstwa Sportu. Powiat sokólski będzie dofinansowany w granicach 5 milionów złotych na inwestycje sportowe. Uważam, że to jest dosyć duża kwota, bo będzie remontowany basen w Mosirze, będą przebudowy bieżni, będą remonty boisk przy szkołach podstawowych. Także powiat sokólski jest jednym z wiodących powiatów na Podlasiu, gdzie te inwestycje sportowe będą czynione.